Nowa, w pełni wyposażona torba ratownictwa medycznego już w jednostce OSP Zasów. Sprzęt został przekazany w biurze senatora Zdzisława Pupy na ręce przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie służył młodzieżowej drużynie pożarniczej, która powstała niedawno. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z takiego prezentu. Po prostu, tak jak mówiłem już, założyliśmy młodzieżową drużynę pożarniczą i będzie nam to potrzebne i pomocne przede wszystkim na dobry początek przy działaniach dla młodej kadry. Co kiedyś na pewno nasze szeregi zasili, nie? No bo wiadomo sprawa, że młodzi następcy przychodzą i po prostu, no, żeby to wciągać, żeby to jednak było na dalszą po prostu działalność naszej jednostki OSP w Zasowie. Byłem na 150-leciu z OSP w Zasowie. Jednostka naprawdę zasłużona, z doświadczeniem, duża wiedza, duża ofiarność i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Wobec powyższego takim warto pomagać. Torba została przekazana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Poprosiłem pana dyrektora o pomoc dla OSP w Zasowie. Nie było problemu, pan dyrektor wyraził zgodę, torbę zakupił i prosił o przekazanie tej torby właśnie dla OSP w Zasowie. Bardzo się cieszę, że akurat Straż Pożarna w Zasowie, jak tutaj powiedział pan prezes, powstała tam młodzieżowa drużyna pożarnicza, co też jest nowością. Dzięki panu Zbigniewowi Chmielowcowi, prezesowi koła sejmowego Ochotniczych Straży Pożarnych, udało się powołać taki twór, finansować go. Ta torba trafi właśnie do nich, do tej młodzieżowej drużyny, żeby mieli taki początek i mieli się na czym uczyć. Torba zawiera zestaw do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i tlenoterapii, zestaw kołnierzy ortopedycznych dla dzieci i dorosłych, zestaw do unieruchamiania złamań oraz zwichnięć, zestaw do tamowania krwotoków i opatrywania oparzeń, a także niezbędne dodatki.